projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2014. To ja bardzo proszę. Paragraf pierwszy, adresat uchwały proponuje przyznać kwotę w wysokości 375 800 zł. Przeznacza na realizację tak głównego zakresu pracy ramowego gminy szkół podstawowych i szkoli na 2014 rok. Punkt pierwszy. Remont kapitalny elewacji ociepleniu budynku wraz z udziałem myśliwych remont zdarzenia tarasu zespołem szkół umieszczonym w 51. Wykonanie izolacji fundamentów wraz z przełożeniem przepaski, wymiana pozostałej starej stolarki okiennej ze stosowaniem nawień, dwóch obudowy blacharskich, jedynie niedużych pustownic, zymsów, dostosowanie pomieszczenia w podziemiu szkoły na potrzeby harcówki, remont chodnika przed szkołą od strony pogodzenia sali gimnastycznej oraz pomieszczenie i remont na pierwszym placu za budynkiem szkoły od strony Boleska, kontynuacja zmiany instalacji elektrycznej i oświetlenia sala. Dysponent środków zespół szkół ogólnokształcących nr 57, ale jak i JK8, kwota 355 tysięcy zł. Punkt drugi, remont tarasu wraz ze schodami od strony ogrodu przy szkole nr 43, ulica Mazowiecka 4, kwota 20 800 zł. Tak, a drugi wypadek, żeby się do zajęcia. Szanowni Państwo, dostaliśmy zero wyliczenia środków, czy kosztów, jak wedle ich ten cały remont, jeżeli miałby zostać zrealizowany, będzie kosztował i no, będzie kosztował 1 000 000 zł, zero, a dokładnie 1 200 000. W związku z tym tutaj po rozmowie przewodniczącego był pomysł, żeby tym dysponentem środków nie było jednak zero, a sama szkoła, która jest przekonani, w sposób tańszy, lepszy i na pewno będzie trzymała bardziej rękę na pracę. No, wydaje mi się, że te wyliczenia ZEO były zawyżone. Zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście całe do tego zakresu roku nie będzie się stanowiło wykonać w. Dlatego zakładamy, że to będzie trzeba robić na 2 lata. W przyszłym roku pewnie będziemy w stanie kontynuować. Stąd też chcieliśmy zakończyć sprawę, czy przeszkola medycyny 43. Tam jest kwota dużo niższa, a na pewno uda się to zadanie wykonać. Także taki podział szlaku, tak. Rozumiem, że ściana frontowa na przykład w roku tak. Następnym i boczna, a z kolejnym roku to właśnie. Tak, podam, że było co tak. Zostało. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. Proszę do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 17 głosami uchwała została przyjęta.